Witajcie, kochani. Zacznę swoją przygodę może tutaj z tego miejsca. Zobaczcie, gdzie się znajduję. No, pewnie domyślacie się po odgłosie właśnie lokomotywy, że znajduje się na dworcu, dworzec kolejowy w Kostrzynie nad Odrą. Właśnie chciałbym dzisiaj odcinek poświęcić temu miastu podczas mojej wizyty tutaj na zachodzie. Przyznam szczerze, że przyjeżdżam tutaj od jakiegoś czasu, ale to miasto mnie bardzo urzekło, zwłaszcza Stary Kostrzyn, twierdza, to co po niej zostało. Byłem tutaj wielokrotnie, odwiedzałem te fragmenty właśnie miasta. Bardzo mnie to urzekło i chyba przyszedł ten czas, żeby pokazać go moimi oczami, tak jak ja widzę nie tylko to Stare Miasto, ale generalnie Kostrzyn. To co mi się uda dzisiaj sfilmować, chciałbym wam pokazać. Konstrukcja tego mostu jest metalowa, z takich gotowych elementów, krzęseł. To wszystko jest tak tutaj spięte. I powiem wam ciekawostkę. Ostatnio, gdy tutaj przyjechałem, to było w czerwcu, na Reni urodziny, stałem na tym moście w korku. I właśnie, żeśmy się tak powolutku przemieszczali, to słychać było, jak te krzęsła pracują, jak ta konstrukcja tego mostu. Właśnie też teraz takie odgłosy, jak to wszystko pracuje. Także to jest, słuchajcie, jest to wszystko żywe, że tak powiem. No i rzut oka jeszcze na rzekę. Rzut oka na nawierzchnię tego mostu. W momencie, kiedy jeszcze nic nie jeździ, mogę wam pokazać, jak to fajnie wygląda. I witajcie w naszym docelowym miejscu. Miejscu, do którego chciałem przyjechać, chciałem je nagrać. Chcę je wam pokazać. Jesteśmy na Starym Kostrzynie, tu są umocnienia, fortyfikacje otoczone fosą, ale zobaczcie, tej wody jest niewiele. I tutaj jest moja przewodniczka dzisiejszej. Witam serdecznie. Dzisiejszej wycieczki. Tak. No, tak jak wcześniej mówiłem, to jest moja przewodniczka z uwagi na to, że tu się właściwie wychowała na tej historii, zna tutaj. Tak, wiele ja tutaj tajemnic, tu pamiętam tak. Jeszcze, jak byliśmy dziećmi i mieszkała tutaj mojego taty siostra w Kostrzynie. I na terenie Starego Kostrzyna, tam teraz jest przejście, były działki, ogródki, ludzie mieli warzywa. Przychodziliśmy tutaj, to była jedna wielka ruina. Teraz tutaj to jest już troszeczkę odnowione, odtworzone, odbudowane, oczyszczone też. I tutaj, gdzie teraz jesteśmy, widać, jak bardzo wody poszły w dół, jakie są niskie tam. Zobaczcie na tamtym murze. Z reguły taki zawsze stan wody był. Dzisiaj jest o dobre 2 metry niższy niż normalnie. Ba, 2-3 metry tutaj o widać z boku. Tak, teraz jest, czekaj. Około 2 metrów. Tu wykazuje 4,5, a jest nie wiem ile, nawet nie jestem w stanie dojrzeć tam. 2 coś. 4,5 zawsze był w miarę, nie? Około 2 metrów. Ponad 2 metry poszło w górę. W dół. W dół, żeby w górę, to by było widać, byśmy się cieszyli. No i taka tutaj droga prowadzi do tego miejsca. To jeszcze jest oryginalne i oryginalny wjazd, oryginalna droga. Tak to wyglądało. I w ogóle Kostrzyn, Stary Kostrzyn był twierdzą. I tutaj można zobaczyć, tam są okienka strzelnicze. Strzeleckie. No. Strzelnicze. Tam były ustawione działka. I tutaj były tak jakby punkty widokowe, z których właśnie ewentualnie broniono dostępu do tych murów. Tam teraz są podziemia, były zawsze i one są udostępnione dla zwiedzających. Jest muzeum. Być może uda nam się wejść. Zobaczymy, czy jest w ogóle otwarte teraz. No i tutaj w ogóle, gdzie teraz się znajdujemy, idąc od strony
Tam wyszliśmy, tak. Tak, 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 ale mi chodzi od strony Słońska, to tutaj jest Bastion Filip. W ogóle tutaj było na bastiony Stary Kostrzyn podzielony i między innymi teraz w Bastionie Filip jest muzeum. Chyba jest otwarte, widzę, brama jest otwarta. No zaraz zobaczymy. No to... Czy wejdziemy? Mamy szczęście, na pewno, na pewno. Usiadłem sobie na chwilę. Chcę się zorientować, gdzie jestem. Zawsze mówię, że trzeba się zorientować, do którego punktu doszliśmy, ale tak poważnie, to właśnie tutaj jakiś rozmyślamy plan na tą dzisiejszą wycieczkę, w którą stronę pójść. Niestety muzeum mamy nieczynne. Spóźniliśmy się, przyjechaliśmy za późno. Także może innym razem uda się coś więcej nagrać, sfilmować. Tutaj przed wojną była promenada spacerowa i to tutaj właśnie mieszkańcy Starego Kostrzyna się przechadzali. Przechadzał się tędy również sam Napoleon Bonaparte i to tutaj właśnie stąd, z Kostrzyna, pisał list do swojej ukochanej, gdzie to ją zapewniał o swojej tęsknocie, miłości. A zaczynał list: moja najdroższa ulubiona. Tak ten list się zaczynał. Dobrze, no taka ciekawostka mi się przypomniała. Idziemy na spacer. Nawet można wejść w internecie, zobaczyć sobie historię Starego Kostrzyna, gdzie to jest dosyć dużo zdjęć, jak właśnie damy tamtego czasu z parasolkami spacerowały sobie tutaj tą promenadą, bo no to wysoko urodzonym nie przystało. Czuję się jak Bonaparte. Ty Bonaparte. Tylko czapeczkę mam inną. A tutaj już jest Odra, bo często się pytacie, jak daleko jest do Odry. Tu jest Odra i zobaczcie, jaka ona jest Niemcy. Teraz płytka. Tak, tam jest druga część Starego Kostrzyna, Kic, ale Odra jest bardzo niska, zobaczcie. Słuchaj, to co to było połączone mostem, mostami? Tak, tutaj było połączone to. Tam teraz jest most dalej i jest przejście graniczne, osobowe. Ale niski stan Odry. No i tak śmiechy śmiechami, ale powiem wam szczerze, że tutaj moja wyobraźnia zaczyna działać. Ja tutaj już jestem któryś raz w tym miejscu, ale już sobie wyobrażam, jak to wyglądało kiedyś. Te spacerujące tłumy ludzi tutaj. I właśnie co ciekawe, zobaczcie, tutaj są takie zejścia i każda z tych uliczek nazywała się zaułkiem, na przykład tkackim, zaułkiem piekarniczym, zaułkiem szwalniczym. Szwalniczym. Dlaczego? Dlatego, że właśnie na danej takiej alejce zaułku byli, załóżmy, szewcy, był też zaułek szewców, nie wiem jak to wypowiedzieć, słowa mi brakuje, ale załóżmy tkacki, dlatego że byli ludzie, którzy tym zawodem się właśnie parali. To wszystko było takie uschematyzowane, tak. To może później przejdziemy, pokażemy tak dla przykładu za 2-3 takie punkty. Ale też, jeżeli nie omarzło, to tutaj są najlepsze gruszki. I tutaj po dzień dzisiejszy są prowadzone od czasu do czasu wykopaliska archeologiczne i są znajdywane różne artefakty dotyczące II wojny światowej, jak i też okresu przedwojennego. Jest na YouTubie kanał, prowadzi go grupa, która nazywa się Explorer. Fajne filmy wstawiają właśnie z wejścia tutaj do podziemi, do lochów. Oni są już, że tak powiem, obwarowani wszelkiego rodzaju pozwoleniami. To są ludzie, którzy z niejednego pieca chleb jedli w tym temacie i wiedzą, jak się tutaj poruszać, bo jeżeli ktoś jest takim ciamajdą, to nie powinien tu w ogóle... Nowicjuszem nie powinien tutaj wchodzić z tego względu. O, von Goethe, który to został stracony. No i wchodzimy z powrotem na mury, podziwiać tą panoramę. Tutaj jest zielono. Mamy różne kolory drzew. Ale idąc dalej, mamy już jesień. Tu już są kasztany, które
gubią liście. Już tu widać pozostałości po murach. Tutaj był chyba zamek, tak? Zamek był tam, gdzie te krzaki, tam jeszcze ruiny są. Aha, to zaraz się przyjdziemy. A tak to wyglądało za czasów świetności jeszcze przed wojną. I tu jest coś opisane. O dokładną lokalizację miejsca ścięcia porucznika von Kette spierano się jeszcze w XIX wieku, a dziś wskazać je jeszcze trudniej, bo w 1898 roku rozebrano sąsiadującą z bastionem Brandenburgia kurtynę, na której miało się to dokonać. Jeśli przyjąć za dobrą monetę dawniejsze ustalenia co do lokalizacji celi młodego Fryderyka oraz okna, przez które miał on oglądać egzekucję, przyjąć wypada również, że z racji ówczesnego ukształtowania okolic furty młyńskiej, wbrew tradycyjnym przekazom, nie mógł on widzieć samej egzekucji, a jedynie zamienić parę słów ze skazańcem, którego prowadzono na jej miejsce. No właśnie. I tutaj historia von Kettego. W 1730 roku 18-letni następca tronu Prus, książę Fryderyk, późniejszy król Fryderyk Wielki, nie mogąc znieść reżimu narzuconego mu przez ojca, podjął nieudaną próbę ucieczki na dwór wuja, króla Anglii. Schwytany młodzieniec przewieziony został na rozkaz króla ojca do twierdzy w Kostrzynie i osadzony w tutejszym zamku. Wnet aresztowano wszystkie osoby podejrzane o współudział w organizacji ucieczki, w tym wtajemniczego w jej plan przyjaciela Henryka, przyjaciela Fryderyka, porucznika pułku królewskiej gwardii, 26-letniego Hansa Hermana von Kette. Ale tutaj walące się lochy, znaczy, piwnice. Cały stary Kostrzyn był podpiwniczony. Tych piwnic było tutaj ogrom. No i dzisiaj to wszystko jest w stanie walącym się. Ludzie po wojnie, przecież ja pamiętam, jak tutaj z kuzynem przychodziłam, też żeśmy zaglądali jak szpaki w gnat. Ciocia na nas krzyczała, żebyśmy nie wchodzili, bo to wszystko groziło zawaleniem. Jeszcze wtedy, tych 40 lat temu, a dzisiaj, no to już macie 40 lat erozji, niszczenia tego wszystkiego. Nadal te piwnice są i ktoś jak tutaj przyjeżdża, głodny wrażeń, no powinien naprawdę uważać, bo tutaj to wszystko grozi zawaleniem. Aczkolwiek nikt tutaj w ostatnich czasach nie ucierpiał, na nikogo cegły nie spadły, no bo każdy się trzyma z daleka. Czyli przychodzą tu mądrzy ludzie, no i takiej mądrości życzę wszystkim, żebyście tutaj nie szarżowali. Tu mamy drogę prowadzącą do tych wszelkich umocnień, a tą bramą tutaj na wprost żeśmy wchodzili. Także tu jest bardzo tak uschematyzowane wszystko, można powiedzieć, pod linijkę. Tu widać jeszcze starą drogę, która prowadziła do tego zamku, pałacu, nie wiem jak to określić. Tu wszędzie jest mnóstwo jeszcze pozostałości po murach. Tu, Krzysiu, był kościół. A, tu był kościół. Tak, tutaj był kościół. To zajdziemy do kościoła. Ja nie omieszkam nie zajść właśnie, zobaczyć jak ten kościół wyglądał. Krzyż stoi. Z tym tylko, że na teren nie można wejść, bo to już wszystko grozi zawaleniem się, nie? Widać, krzyż stoi. Tak, krzyż jest postawiony, upamiętniając właśnie to miejsce. Kościół przepiękny w środku, można te zdjęcia na internecie zobaczyć. Czyli to takie było zamknięte miasto, jednym słowem? No, twierdza. Twierdza, wszystko było tutaj na miejscu. Tak. Wchodzić no to ono było duże, co świadczy o tym, że przecież tutaj tramwaje jeździły, bo są zdjęcia, które się zachowały. Sam kościół, jeżeli idzie o wnętrze, nie był duży rozmiarami. O taki jak powiedzmy nasz w Namyślinie. No i to chyba było główne wejście do kościoła. Mury ogromne, szerokie. Wejście do kościoła było tutaj. Tu tam było główne wejście, tak? Tak. A gdzie był ołtarz?
Ołtarz był... No jak tu jest krzyż, ty. No tu był ołtarz, wydaje mi się, tam gdzie stoisz. No teraz ci dokładnie nie powiem. No tam widać, że jakieś katakumby były. Może i stamtąd się wchodziło, bo tutaj raczej nie. No teraz mamy zagwozdkę, słuchajcie. No i pomyśleć, że... Znaczy wiesz co? Chodzimy wewnątrz kościoła, który już nie istnieje właściwie. Tutaj mogło być wejście. Trzeba by było zobaczyć na zdjęcie, bo ja to nie rozumiem, wiem, czy... że tu jeszcze zachowała się posadzka. Tak, to jest oryginalne. Oryginalna, słuchaj, no jeżeli tutaj mieliśmy wejście, stąd wchodziło się, bo to dosyć szerokie jest, mogło tu być wejście główne, no to tam na wprost mieliśmy ołtarz. Człowiek sobie wyobraża, jak to kiedyś wyglądało. Wyobraża sobie tutaj idących ludzi przy niedzieli. Powiedzmy, to była niedziela. Zamek. Wejście do zamku. Właśnie wchodzimy. Tuż przy kościele. I ten napis. Wchodzenie na ruiny na własną odpowiedzialność. Zabronione. Dokładnie. I tutaj zawsze ten zamek nas ciekawił. Te, zobaczcie, zachowane jeszcze stopnie schodów, schody, komnaty. Kamienne. Sam zamek tutaj, jeżeli chodzi o szerokość, ile Krzysiu mógł mieć? To jest szerokość? Tak, tutaj jest szerokość, bo on szedł, był taki okalany. Aha, rozumiem, nie? Czyli to był dziedziniec, a tu. To okalały tak, go tak. Zabudowania. No i tutaj tych wejść było tu gdzieś... Około 8 metrów. O! Tu gdzieś się zachowały bardzo ładne, kręte tam. Zobaczcie, jaki to był kunszt wykonania w ogóle. Generalnie przemyślenie tych architektów, którzy to zaprojektowali. To wszystko było przemyślane. To nie dziś, gdzie maszyna, komputer za nas myśli, a raczej dostosowuje do założonych jakichś tam projektów. No i tutaj wszędzie są zapadliny, tu są wszędzie lochy, także wchodzenie to już jest niebezpieczne. To jest dziura, to jest jakaś też piwnica. Cały zamek był podpiwniczony. I tutaj te schody, tak? To wchodziło się gdzieś tam pewnie na... Wyżej. Na jakąś lożę. Nie lożę, do pomieszczeń po prostu, do komnat, nie? I tutaj o... Lochy. Zobacz. Wszystko jest podpiwniczone. Lochy były ogromne. Pod całym zamkiem, pod całym... Cały stary Kostrzyn w ogóle był no podpiwniczony, teraz, nie? Teraz sobie wyobrazić, kto tutaj przebywał, tak? Kto tutaj był? Kto tu urzędował? No kawał historii. Witajcie, udało się wejść nam do środka domu Zomy i tutaj z góry przepraszam za światło. No jest tutaj sztuczne oświetlenie, tu mamy taki ala bunkier, lochy, tunele, więc no to światło jest niekorzystne, ale po wejściu tutaj uderza nas przede wszystkim temperatura, no i taki specyficzny zapach. No, są tutaj różnego rodzaju plansze, eksponaty, tutaj też jakieś pale, to wszystko. Także postaram się Wam tak pokrótce pokazać, jak to wygląda dziś, jak to wyglądało kiedyś, jak wyglądał kiedyś stary Kostrzyn, twierdza Kostrzyn. Historia jest dosyć taka burzliwa tego miejsca. Tu bardzo ciekawe miejsce, taka inscenizacja, pokazanie, jak to mogło wyglądać, zresztą na tle zdjęcia, które... To jest zdjęcie autentyczne. Tutaj jest to odtworzone w jakimś stopniu, tak żeby no, poczuć chociaż ten klimat, poczuć się, zobaczyć jak to kiedyś wyglądało. Mamy tutaj różnego rodzaju artefakty, różnego rodzaju broń. To jest bodajże gąsienica. Tutaj nawet chyba IS-2 od sowieckiego czołgu. Różnego rodzaju amunicja, no ale tutaj na ten temat to bardziej by się Edzio wypowiedział, który jest dzisiaj z nami. O, to jest dosyć takie wymowne, przejmujące i tak przemawia do wyobraźni.
Oryginalne dokumenty. Monety. Takie monety gdzieś kiedyś znajdowałem u siebie, u dziadków. Ciekawostka, ponieważ to jest depozyt należący do ostatniego niemieckiego burmistrza miasta. Aha. Hermana Kernera. Głównego działacza NSDAP i dowódcy oddziału Volkssturm i jednego z batalionów Fizylierów. Aha. No, to raczej, no i może tutaj pokażę jeszcze trochę eksponatów. Na pewno w boju. Tak wygląda ta broń, którą na co dzień widzimy gdzieś tam w jakichś filmach wojennych. A to tutaj jest. Jeszcze kilka takich egzemplarzy. To już są leciwe eksponaty. Robi wrażenie, muszę wam powiedzieć. Różnego kalibru jest tutaj broń. Od takiej pierwotnej. Za czasów świetności tego miejsca. No i tutaj mamy burtę czołgu. Można się przez chwilę poczuć jak w czołgu, w ogóle do niego nie wchodząc. Możemy zobaczyć, jakie to było grube. Także powiem wam szczerze, że robi wrażenie. No i tutaj też jakieś części broni. Jedna jest uszkodzona. Nie wiem, czy kamera to pokaże. Jakieś wygięcie jest. Są tutaj również różne naczynia, ale zwróćcie uwagę. Właśnie czajnik. Coś takiego tylko w kolorze niebieskim znajduje się u mnie w domku. To jest pozostałość, pamiątka po dziadku, który właśnie miał i garnki właśnie przystosowane do palenia w takich kuchniach z fajerkami. I właśnie czajnik, więc teraz wiem, że to przedwojenna konstrukcja. Różnego rodzaju pamiątek jest tutaj mnóstwo i powiem wam szczerze, robi to wrażenie. Przede wszystkim pobudza wyobraźnię, gdy widzi się na przykład coś takiego. Są to bodajże, nie wiem czy męskie buty, ale rozmiar jest mały, więc wydaje mi się, że mogą to być jakieś żeńskie, kobiece buty, być może jakieś żołnierki, która walczyła tutaj. Jest to kącik poświęcony właśnie żołnierzom rosyjskim. Także różnego rodzaju pamiątki, pióro, jakieś przybory codziennego użytku, medale, odznaczenia. Tutaj mamy na przykład sztuczce. Także robi to wrażenie. I tak jak mówiłem, wyobraźnia tutaj naprawdę pracuje na wysokich obrotach. Człowiek sobie pewne rzeczy wyobraża, dopisuje. Są tutaj również takie okienka, to chyba jakieś strzelnicze. Więc no, można się poczuć jak za tamtych czasów, przebywając tutaj, czując tą temperaturę, tą wilgotność i tą atmosferę, która rodzi się za każdym krokiem, za każdą chwilą, gdy przymierzamy tutaj te tunele. No i jeszcze troszeczkę wam tutaj tych różnego rodzaju eksponatów pokażę. Tu są kości, przeczytałem, że to właśnie z rzeźni żołnierze się podpisywali, składali swoje podpisy. Tutaj widać, że jeszcze jakieś tam dedykacje pisali, także nie są to ludzkie szczątki, to są szczątki zwierząt. No i tutaj mamy chyba mapkę, no nie mapka, to są zdjęcia, jak to wyglądało, jak ta twierdza wyglądała. Także powiem wam, tu są guziki, że wszystko to na mnie osobiście dziś to robi ogromne wrażenie. Tutaj mieliśmy możliwość sobie porozmawiać z panem, który tu pracuje. Kilka nam historii opowiedział, dużo takich ciekawostek. Zwłaszcza zejdziemy sobie, porozmawiali. Nadzio się interesuje tymi militariami. Także tutaj można było porozmawiać sobie. Idę alejką, zobaczę
dokąd te korytarze tutaj prowadzą. No są tutaj stare zdjęcia, słuchajcie, to można było, można zobaczyć, jak to wyglądało kiedyś. Nie wiem, jak ten film wyjdzie, bo jednak tutaj jest to światło takie nastrojowe, że tak powiem. A i tutaj mama też zdjęcie. To też pewnie jakaś część. A tutaj nie widać, ale to są kanalizacyjne rzeczy. No i przechodzę dalej. Mamy też jakąś rekonstrukcję, obraz. Pewnie czasy troszkę starsze, jak II wojna światowa, jak te ostatnie walki tutaj, które miały miejsce. Różnego rodzaju kula armatnia. Tutaj mogę po prostu powiedzieć, że to kula, bo to jest okrągłe, ale też różnego rodzaju jakieś pociski, które były kiedyś używane. O, tu jakieś eksponaty, wyposażenie pochówku dziecka. No, jakieś dziecko zostało w tym pochowane. Różna historia tutaj jest zawarta. Warto czasami poświęcić chwilę czasu, żeby odwiedzać takie miejsca i uczyć się tej historii właśnie z takich miejsc, bo no, tego, co tutaj mamy dostępne, nie wyczytamy z podręczników, tym bardziej dziś, gdzie ta historia jest co jakiś czas zmieniana, te podręczniki są zmieniane, nie wiadomo o co chodzi tym, którzy te podręczniki zmieniają. No i to pewnie jakieś wyposażenie właśnie tego obiektu. To, co stało gdzieś tam na zewnątrz. Zobaczcie, jak to wszystko jest misternie wykonane. Takie malutkie jakieś pojemniki, naczynka. O, wszystko to było z pietyzmem zrobione. Żadna masówka. Więc można powiedzieć śmiało, że dawne przedmioty, narzędzia miały wręcz duszę, chociaż trudno maszyny określić mianem jakiejś istoty posiadającej wnętrze. Ale no było coś takiego, co sprawiało, że... No i tutaj też kawałek historii jest opisany. No i powoli zmierzam do wyjścia. Muszę wam powiedzieć, że jest bardzo klimatycznie tutaj. Ktoś się postarał, żeby zadbać o klimat, o odbiór tego miejsca. Poczuć historię, poczuć się poniekąd jak dawniej. Jeżeli ktoś ma, tak jak ja, powiedzmy to, czy Renia, rozbudowaną wyobraźnię, to może sobie naprawdę tutaj, nie powiem, że dopisać, bo to jest złe słowo, ale próbować uzmysłowić, jak to wyglądało kiedyś. Zdjęcie tutaj pewnie jakichś zawodów żeglarskich. Że tutaj życie tętniło, tym bardziej, że były warunki, bliskość rzeki. Powodowało to, że rozwinięte było to życie tutaj. Atrakcje. Także w kilka chwil nie da się tej historii pokazać, ale można po prostu spróbować odwiedzać takie miejsca. Tramwaj, fragment toru, no tutaj wewnątrz tego jeździł tramwaj, czy tramwaje jeździły, także nie było to tylko kawałek takiego miasta, po prostu było bardzo dobrze zorganizowane. Także historia tutaj jest barwna,
a sięga już tutaj XIII wieku bodajże. Pierwsze wzmianki to są z 1232 roku na temat tego miejsca, więc miejsce z kawałkiem historii. Powoli zmierzamy do samochodu, także wycieczka z mojego punktu widzenia się udała. Dowiedziałam się kawałka historii, o kawałku historii tego miejsca. Także takich miejsc jest, myślę, że dużo w Polsce. Miejsc, które nie są medialne, które nie są pokazywane. Mało się o tym mówi. Także czasami warto sobie poświęcić odrobinę czasu i zagłębić się nad taką historią. Także dziękuję Wam za ten poświęcony czas, za te chwile spędzone razem. No i mam nadzieję, że do następnego razu. Także pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się.